Leszek Łukomski, zapraszam na zieloną energię w MC Radiu. Przed nami garść informacji od Warty Poznań. Zielona energia. Warto kibicować, warto posłuchać. Kolejna dobra wiadomość dotarła do nas ze sztabu Zielonych, bo po Łukaszu Trauce również Adrian Lis, bramkarz, który bardzo przyczynił się do fantastycznego wyniku Warty w tym sezonie, podpisał kontrakt przedłużający jego obecność w swojskiej bandzie. O tym wydarzeniu golkiper Zielonych mówi tak. Podpisałem kontrakt z Wartą na 2 lata plus 1. Wiem, że ten jeden to decyduje klub. Bardzo się z tego cieszę, no bo w Warcie jestem od prawie 14 lat. Tu mam rodzinę i no i w to celowałem. Były oferty, gdzie mocno się z rodziną zastanawiałem, ale ostatecznie wybrałem i zostaję w Poznaniu. Jeśli chodzi o te awanse do pierwszej ligi, do Ekstraklasy, to no już czuję te doświadczenie w bramce i to były moje najlepsze teraz 2 lata w Warcie. To, co się dzieje teraz wokół Warty, to serce rośnie i jesteśmy z tego zadowoleni. Może wszystko się wydarzyć, a na pewno jeszcze nie raz zaskoczymy kibiców. My też jesteśmy pewni, że Warta nie raz jeszcze nas pozytywnie zaskoczy, a Adrian Lis nie raz zachowa czyste konto. Bardzo się cieszymy, że będzie kolejne lata bronił bramki warciarzy i życzymy mu zdrowia oraz sukcesów. Prosto z szatni. Budowa drużyny na nowy sezon to oczywiście nie tylko transfery do klubu, ale również i odejścia. Warta nie przedłużyła wygasających kontraktów Robertowi Janickiemu i Mariuszowi Rybickiemu. Także Makana Baku, Daniel Bielica, Mike Nawrocki i Maciej Żurawski wracają po wypożyczeniu do swoich klubów. Wolną rękę w szukaniu sobie nowych piłkarskich wyzwań otrzymali także Gracjan Jaroch, Mateusz Spychała i Konrad Hanslik. Piłkarzom dziękujemy oczywiście za ich grę, zaangażowanie i wolę walki. Życzymy powodzenia w dalszych karierach. Czekamy też na wiadomości z klubu o nowych nabytkach warciarzy.